Witam z tej strony Yakuza i zapraszam was do kolejnego odcinka na kanale ze Stellaris. Jak widzicie, kolejny wasal sam sobie do mnie dołączył. No i ci znowu wypowiedzieli mi wojnę. On ma dodatkowego wasala. Gdzieś tu było, żeby... Ja chcę, no, roszczenia. Ich trójka nas trójka, i nas czwórka, ich trójka. No, roszczenia. Nie powinno być to aż tak, to... ...by im przyfasolić. I w tym to się robiło. Jedna planeta to będzie za chwilę z ich... jedna flota tu leci. A tu kolejne do pomocy, chyba że... ...by coś tu się stało, to... ...tutaj będą lecieć. A przy okazji tutaj autostrady zaczną u niego budować. Łatwo. No i ten sam z siebie chciał być bastionem. A ten tutaj jeszcze nie wiem, kim bym robić. No on był od przemysłu tego minerałów, energii. Budował 18 planet. Tutaj ma 5, a od surowców ja nie wiem, czy by się tak dawał. Bym musiał mu naukę dawać. Tego nie chciał. Tutaj tak jest. Linę jeden bada tutaj. Ja tylko tak 10 lat w tej grze powiedzieć. Ale kurczę, nie wyszło, bo oni mi powiedzieli raz wojnę. Żeby ta seria trochę szybciej skończyła. Za 100 lat mi wyjawi. Constructed something game changing. Tak, za rok. Nie za rok. No za 100 lat. Dziękuję. Myszka mi się przycina. Chce się ruszać. Ja mam 4 wasali. I 3. Nie jestem wasalem samego siebie. Za radę. Wiecie co? 10 tysięcy. Leć tutaj. Też stację tu. Na rozpierdzie zrobić od tej strony. Chyba, że 20 tysięcy najwyżej. O. No, mówiłem. Szans nie mają. Kurdarnie straciłem. Dziesięć tysięcy leć tutaj. Możesz, ja nie mogę. Wie co się bierze. Teraz tego wybudujesz cię. Odwrót trzeba. Tam uciekł chyba. Zapominam, że on jest silny. Co my tu mamy? Skład tego środowiska jest niematerialny. Podstawowe skanowanie wykazało, że cała ta przestrzeń to projekcja holograficzna pochodząca z nieznanego źródła. Wkrótce po naszym przybyciu otrzymaliśmy komunikat w naszym języku. Przestrzeń przed nami ułożyła się w jedną linijkę tekstu. Nie znam was. Kiedy wyjaśniliśmy, co tu robimy, istota mówiła dalej. Bardzo ciekawe. No dobrze. Zagrajmy w grę. Ja zagram rolę Genesis. Hologram zmienił się. Na odległym świecie gatunek nieoświekony, mask genitie, nieoświekonego, mask locatie, nieoświekonym, mask etsusatie, nieoświekonego, mask datie, nieoświekonemu, mask walczy o przetrwanie. Oglądamy początki młodej cywilizacji. Czym ich pobłogosławimy?
Opcja pierwsza, dajmy im siłę. Opcja druga, zasadźcie nasiona wiedzy. Opcja trzecia, nie interesują nas gry. Aktywować impuls elektromagnetyczny. Kiedyś jak w to grałem, raczej w to grę w tej grze, w symulacji, to ja wziąłem wiedzę. Weźmy teraz siłę. Jesteśmy tacy, co w siłę bardziej autorytarni jesteśmy. Powinni. Powinni wiedzę, czy siłę. A im wiedzę. No to chyba buffuje jakoś tak. Kurat teraz się mi tak lepiej. Spaceport breach detected. We're under siege. Na razie zanim tam do nich polecę. Wy musicie się połączyć. Pierdzielić. Innej armii nie ma, będzie trochę trudniej. Military station flatlined. A już tam spaceport offline. Forum jest niestety. Tutaj musicie się wycofać. Coś innego tu wybuduje. Dobra, lecimy tam, bo oni nie wlecą. O mnie okrążą albo uciekną. Kurde, pewnie uciekną. Piraci, kurde. A ci piraci. A uciekli. Mi kurde zrobi. Attempting brute force entry on an enemy station. Ja mam podejść planetę, ale nie mogę. Tego więcej ubra, że są tej stacji, czy co? Ta, która jakoś jest tutaj. Nie naprawcie. Jakby został w radzie, to niech ma. Zobaczymy, czy oni w ogóle tam będą, czy też nie. On się desantuje planetę drugą. A na sobie nowa większa jest naukowa, więc lecy będzie palne. I tu nie zginie. Tu układ są dwie planety, więc fajowo. A po drugie musiałem tu armię wysyłać, bo mój kolega jest atakowany od tej samej strony z poprzednim razem. A co to masz? Zaznaczyć. Lecicie tam. Tutaj 12 tysięcy poleciało. Enemy planet secured. Problem z tych statków ma najwięcej tych małych. Attempting brute force entry on an enemy station. Dało się podbić. Dało się. A to jest malutka, więc będzie fajnie podbić to szybko. No roszczenie mogę tutaj nie dać tego jednego. Trudno, i tak nie uzbierałbym. Podczas wojny i tak tego dużo jest więcej. Mógł powiedzieć.
Roszczeń się wydaje. On-site invasion initiated. Let's może go mogę. Nie archeologiczny. Nie wiem, czy ten budynek w ogóle użyję, bo fajnie, że on takie buffy daje, ale zawsze na wielu różnych pamiętach różne rzeczy pojedyncze budynki stawiam. O po kilka, po trzy i tak więcej nie buduję. Nie wiem, czy to się uda. Pozwolę, niektórych technologii zawadzają. To fajnie, że mu minie. Nelly. Janina. Co my tu dali mamy? Dla naszej cywilizacji holograficznej minęły tysiące lat. Inteligencja pobudziła wynalazczość i rozwój, pilność i ciężka praca załatwiły resztę. To wykształcone społeczeństwo wykorzystuje rozsądek i logikę, gdy mierzy się z jakimś wyzwaniem. Teraz sięgną gwiazd. Jakie wartości powinni tam zanieść? Opcja pierwsza, niech pielęgnują dawne wartości. Opcja druga, negujcie każdą granicę. No, negujcie każdą granicę. Pierwsze też poprzednim razem też wziąłem. Zobaczymy, co się tym razem stanie. Tam macie trochę armii. Nie trzeba wam to zabrać. Nie, czy sztorm jeszcze trwa? Może już nie. Nowy bohater. Co tu mamy? Pokój zasobów. Zwolnienie niestety. Handlarz niewolników czy co? No niewolnikami się zajmuje, ale ja nie mam. Skóra tego kosmity lśni od lepkich wydzielin. Kłania się nisko i dostojnie. Kiedy się odzywa, okazuje się, że ma niezwykle wysoki, prawie dziecięcy głos. Szanowni Państwo, och. Wielcy władcy, ja, Kula Minder, jestem tylko waszym pokornym sługą. Wasze słowo będzie dla mnie rozkazem. Pozwólcie, że pokieruję jedną z waszych planet, a przyniosę wam chwałę i bogactwo. Olbrzymie bogactwo. Zmniejszyłeś przez populacji? Wszyscy wiemy, jak działa świat. Pospólstwo jest leniwe. Ciągle domaga się większych praw, wyższych płac, więcej wolności. Bez dozoru napychałoby sobie brzuchy tym, co należy się wam. A jeśli dacie mi władzę? Powoli zaciska pięść. Dajcie mi tylko planetę, a wy ci CNT i DS głów tych wichrzycieli. Będą wam za to wdzięczni, o najwspanialsi. Oj będą. Tak wygląda, to tak działa niestety. Któż nie skorzystałby z okazji służenia takiemu majestatowi? Chichocze niecierpliwie. Niektórzy urodzili się, żeby rządzić. Reszta musi być rządzona. Taki jest porządek rzeczy. Możecie mi zaufać. Zamierzam wam wiernie służyć. O wspaniali. To dopiero przedsmak. Mam mówić dalej. W porównaniu z wami jestem ledwie szumowiną. Zwykłą larwą tarzającą się w błocie. Wychwalanie was to dla mnie zaszczyt i przywilej. Sama wasza obecność napełnia mnie radością. Pozwólcie, że będę wam służyć z bezgranicznym oddaniem. No wziąłbym go. Energii potrzebuję. No i zgodnie, ja nie wiem, czy bym chciał. Zarządca sektorem, no nie, nie chcę. Nie chcę sobie zadowolenia zmniejszać, bo byłoby kiepsko.
55 bym miał. Trochę. Nie, nawet za dużo jest ten koleś. Dobra, ty się tym nie zajmiesz, co ty. I tutaj niech to mi podleci do tego. No, będziecie, a wy tylko tu. Wy mi tutaj to zróbcie. New augments research, strap in. We've data mined this system dry. Obierzemy. Teraz duży to zajmuje. Nerwi tu zabierz, trudno. Mam nosi, żeby już zbierać. Sfera tutaj są, a czy to inna sfera? Nie wybuduję złopak podwójny. Będę mógł to wybudować. I kliknie. No, duży asteroid. To też dobre miejsce jest na co innego, ale... Druida jest, co ona potrzebuje. Nie wiem, czy mogę te dwie swoje konstrukcje w jednym miejscu budować. Ale chyba tak. Znalazłem ich tu armię. Najgorsze to jest druga taka wielka sama. Nie, nie to. To było, albo mi się przewidziało. Nie, przewidziało się, dobra. 4000, 5000. Tutaj będzie zaraz podbijane. Ten... Wysięgnie shifta. A planuję, żebyś tam... Moi przyjaciele już tu lecą. Jak mają 14 teraz. Spaceport breach detected. We're under siege. Lecicie tu, żeby stas nie walnąć. Hostiles engaged. No to będzie bitwa. Pierdzielili. Ale zniszczyć Harry to było dużo lepiej. Szybciej bym to zakończył. A co blokować rzeczy, żeby robić? Ja już mógł to zakończyć, ale... Ja bym odbić jego planety. Teraz gotowe. Ty już rozwaliłeś. Minął ich tak po prostu. Piraci? Miałem piratów. Nie wydawało. Dobra, zaraz to wszystko zakończone. Ciekawe, udało się to zakończyć. Ale normalnie się to zakończyło. Nasza symulacja dobiegła końca. Wasze decyzje zostały zarchiwizowane. Dziękujemy za udział. Genesis przestało się z nami komunikować, a my zostaliśmy siłą wypcechanięci do naszego wymiaru. Ale bardziej niepokoją nas obcy, którzy zjawili się tu z nami. Wyglądają i zachowują się identycznie jak istoty z hologramu. Przywitali się z nami ciepło.
Szybkie skanowanie medyczne umożliwiło nam poznanie ich budowy biologicznej. Nie ma wątpliwości, że są to żywe istoty. Skąd się wzięły i jak znalazły się na pokładzie kuli, pozostaje tajemnicą. Na razie pozwolimy im osiedlić się na pobliskiej planecie Irik Mag. Tam będziemy dalej obserwować ich rozwój. Ciekawe. Mam nowy gatunek, sprawdza się tutaj. Chodzi chyba o ten gatunek. Tak, tak, o ten gatunek. Dobra, teraz statek badawczy gdzieś sobie poleci. Jeśli go znajdą tu. Ten układ został znaleziony, trzeba... Teraz trzeba wiedzieć, jak to będzie. Tutaj była ta armia. 15 tysięcy tu latało. Mówi tu sobie. Lećcie. Oni zniknęli. Ławica jest. Planowałem, żeby sobie za nimi latali, ale nie mogli. Mogli. Naprawcie się. To mi zaraz wejdą we mnie. Time for some new chrome. Ja chcę ich rozwalić. A cię? Chcę, żeby oni planety mu nie zabrali. Kurde, nie ukryli ich chnąć. Trzeci raz. A ty, i udało się. Tam tu. On tu ma wolno statku. To niech będzie. Lećcie od razu. Będzie się lecą. Czy teleportowali się tą bramą po tą stronę? No, przyda się do czegoś. Miła brama skokowa, to po prostu. To poleciało. Jak brama skokowa to była. Kurde. Brama skokowa była. Odwrót będzie. Nie mogę. Daj radę? Odwrót. Nie dawali rady. Ale prawda, jakby ten pasek ruszyli do przodu. Ja nie wiem, że to muszę tam lecieć. Tu nie zaatakowałem, kiedy mogłem. Brama skokowa była tu. Nie mówię, że oni je mają, ja nie mam. Bo to jest głupie, że ja nie mam. Autostrada. Spaceport breach detected. We're under siege. Zron spustoszyły burze energii psionicznej. Blok wydaje się tylko częściowo sfazowany z resztą wszechświata. Nieszczęście, które dotknęło Zroni, musiało się rozpocząć właśnie tu. Tak jak we wszystkich poprzednich koloniach, nie ma tu żadnego śladu Zroni, ale cały blok pulsuje sygnałami kryształów. Jest ich tak dużo i panują tu tak dziwne warunki atmosferyczne, że odnalezienie jakichś użytecznych informacji może zająć sporo czasu. Nie są w ławicy. I nic nie widzę. Wszystko jakoś działa inaczej.
No i ich... Zamleć się szybko. Attempting brute force entry on an enemy station. Damn. Spaceport breach detected. We're under siege. Tylko ty bramą chcecie to robić. Dobra. Jedź się tam. Pięsiarysa jest zniszczona. Dobrze. Piekli. Tutaj jest kolejna. Game changing upgrades incoming. Kurde, naprawdę denerwujący. Kurde, 108. To niech będzie. Robię. Oni połączy się siły. I robi, że oni nie są razem. Kurde, zdecydujcie co robicie. Trudność, problemy czasem były. A na razie się ustabilizowało. A zniszczyć im tylko tej armii. Chociaż mieliśmy pewne opory przed wysłaniem weteranów żądnych przygód do kolonii Orosi, otrzymaliśmy od naszego wasala doniesienia, że dobrze się tam zadomowili i okazali się bardziej pomocni, niż początkowo zakładaliśmy. Hostiles engaged. New augments research, strap in.
No dobra, to się zaraz skończymy. Także tyle sprawdziłem, tu cięcia nie zrobiłem. Nic nie gadałem przez chwilę. No to równo. To ulepszamy. Nie wiem, jak to trochę więcej kosztowało. Dobra. Cały zapas wydam. Tutaj stacja. Ta stacja niech zostanie. A będzie od czego? Ile mam na stację miejsc? Co jeszcze mam? O, trzeba pyłki. Nie pył, gazy. Planeta chyba zostaje przetworzenie jeszcze. Dobra, w tym odcinku to będzie na tyle. Jeśli komuś podoba, to komentujecie, subskrybujecie, lajkujecie. I w następnych odcinkach on zostanie całkowicie zmiażdżony. Jedzie mi nerwowo cholernik. Ma wielkie. Ja mam taki zasięg tutaj, że nie wiem. Więc hej, cześć, pa!